Film powstaje we współpracy z Epic Games. Dzisiaj razem z Szakiem zbudujemy i przetestujemy najlepsze konstrukcje w LEGO Fortnite. Zbudujemy samochód i samolot, którymi możemy kierować, oraz pociąg, który będzie jeździł po torach i przemieszczał się między górami. Jeżeli chcecie, abym nagrał drugi odcinek, gdzie buduję najlepsze i najciekawsze konstrukcje z LEGO Fortnite, zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jesteś nowy byku, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem. Czytałem w komentarzach, że niektórzy mają problem z odpaleniem gry LEGO Fortnite. Moi kochani, Fortnite, a gra LEGO Fortnite to są dwie osobne gry, ale w jednym wspólnym ekosystemie. Jak je zainstalować? Jest to bardzo proste. Ściągamy Epic Games Launcher, instalujemy Fortnite, następnie instalujemy LEGO Fortnite. Wystarczy sobie tutaj wpiszecie LEGO Fortnite i klikniecie. Po wejściu do gry zjeżdżamy niżej, klikamy LEGO Fortnite i możemy grać w gierkę. Jest dzisiaj ze mną Szaku, siemano. Siema, witam. I zaczynamy budować zwariowane konstrukcje. Zaczynamy od samochodu, którym możemy sterować dzięki silnikom odrzutowym. O, stary. Na początku potrzebujemy standardową podłogę. Okej. Wchodzimy następnie w ściany. Wybieramy najszerszą ścianę, która jest na samym dole, zamkowa, taka ściana. Ustawiamy przy pomocy strzałek na klawiaturze dystans. Ustawiamy za niebieskimi kropkami. Następnym klockiem jest zamkowy narożnik, 2x2x6. Też ustawiamy go jedną kratkę poza, z tej i z tej strony, a następnie na środku. Teraz musimy wybrać żółtą ścianę, taką wysoką, 2x2x12. I stawiamy ją na środku, ale musi być jedna kropeczka odstępu. Pyk. Tak to wygląda z góry. Teraz wchodzimy w ogrodzenia i wybieramy elegancką poręcz. 1x8x3. Ustawiamy ją od pierwszej kropki po lewej i od pierwszej kropki po prawej. Voila! Następną stawiamy jedno na drugiej. Proszę bardzo. Tak to wygląda z góry. Teraz wybieramy największą poręcz, średniowieczną poręcz. Stawiamy ją na dole, drugą na niej. Ta-da! Wchodzimy z powrotem w ścianę i wybieramy narożnik szary z samego dołu. 2x2x6. Stawiamy na nasze żółte ściany. Na to przychodzi podłoga. Zamkowa podłoga 6x6x1 i musimy ustawić ją idealnie równo u góry. Dobra. Mamy to. Teraz jest bardzo ważne, więc się skupcie. Wybieramy silniki odrzutowe, najlepiej małe. Stawiamy je maksymalnie u góry, z prawej i z lewej. Następnie wybieramy wajchę i stawiamy ją od strony żółtej ściany dwie kratki niżej. Cyk i cyk. Teraz jest ważne, musimy rozwalić te dwie dolne ściany w taki sposób, żeby te mechanizmy wpadły nam tutaj między balustrady. Możemy to zrobić na przykład ręką, ale musimy uważać, musimy się szybko odsunąć, kiedy ona zostanie rozwalona. Uwaga, uderzamy. I cofamy, okej, wpadło do środka. Nie może ten daszek nas zahaczyć, bo nie wpadnie i się nie zblokuje. Raz, dwa, trzy i czwarte uderzenie będzie ostateczne. Jednak nie, piąte. Okej, piąte było, dobra. I to jest nasz system sterowania prawo-lewo. Teraz wybieramy silnik, duży, na tył, dajemy, pyk. Do tego 6 kół najlepiej, żeby się nam fura nie zapadała. Raz, dwa. Okej, nie zmieści nam się, to niech będzie inaczej. Zróbmy na 4 koła w takim razie. Raz, dwa. Raz, dwa. Ale czy małe wciśniemy po środku? Okej, wciśniemy. Możemy dać tu jeszcze jedno takie awaryjne. Gdybyśmy mieli gdzieś się zawiesić. O, jesteś gotowy, Szaku? Na przejażdżkę? No dawaj, jeszcze tylko dźwignia. Dźwignia jeszcze, tak, ostatnia, dokładnie. Dobrze pilnujesz. Dźwignia zasilająca silniki. W sumie tylny silnik, dobra. Naciskając prawą wajchę, skręcamy w prawo, lewą w lewo. Odpalamy. Go! I w prawo poproszę. Raczej nie! Drugie prawo! Ciała! Uwaga, trzeba! Nie! Dobra. Jednak lewa wajcha skręca w prawo, prawa w lewo. Ty odpowiadasz za tą wajchę, ja za tą. Dobra. Próba numer dwa. Gazu! Okej, okay, daj Szaku w lewo. Dobra, klikłem. Okej, okay, jest git, dobra. Teraz ja, dobra, teraz ty. Ładnie, ładnie. Cyk! Maszyna pęka! Jest dobrze, idziemy. Okej. Okay. No i twoja, co robisz? Padniemy do wody. Wykręcam, no spokojnie. Jest git. Teraz ja. Gaszę, teraz ty, no i na drogę. Jeszcze ta tutaj. Tak, to jest. Ej, super to maszyna. Normalnie śmigasz sobie przez świat super maszyną. Okej, okay, teraz ja. Dół, gazu. Jedziemy. O! No i głupi kaktus rozwalił nam auto. No i nie wytrzymam. Dobra. Super. Ale jak widzicie, maszyna działa.
Tylko uważajcie na kaktusy. Tym razem jesteśmy na pustynnym biomie, na którym jest mega gorąco i fajnie, żeby można było po nim się szybko poruszać. Ten biom, jak widzicie, jest górzysty. Występuje na nim też dużo potworów niebezpiecznych, na przykład brutali oraz wilków. A teraz wam pokażę, jak zbudować pociąg, który będzie się poruszał między skałami. Szaku już zbudował tor, po którym będzie się poruszał nasz pociąg z jednej góry do drugiej. Użył do tego klocków, które znajdują się w podłodze i jest to łupkowa, wąska podłoga 16 na 2 na 1. Zbudujmy sobie peron metra taki. Prawy przycisk myszy, jak przytrzymujemy, to pojawia nam się kropka i stawiamy wtedy łatwy sposób klocki. Pyk, pyk, pyk. I teraz potrzebujemy dwa wagony, które zrobimy sobie z naszego dynamicznego fundamentu. Jeden tu, drugi tu. Teraz w ogrodzeniach wybieramy największą balustradę. Dajemy tutaj naprzód, z jednej i z drugiej strony. Z klocków wybieramy drewniany fundament i nakładamy tutaj na koniec, a tutaj naprzód naszego wagonika. Voilà! Teraz dodajemy silniki odrzutowe symetrycznie. Raz, dwa i trzy. Jest równo z jednej strony wagonika. Raz, dwa i trzy. Teraz wybieramy małe koło, wchodzimy pod spód i musimy dobrze zamontować koła, które będą prowadziły nasz pociąg po szynach. Małe koło. Raz, dwa i myślę, że tutaj raz i dwa starczy. Raz i dwa. Instalujemy wajchy. Jedna, druga. Wskakujesz, szaku? Wskakuję, lecimy. No to jazda! Poszło! Jak widzicie? Działa. Działa nasza ciuchcia! Let's go! Odrzutowy pociąg w LEGO Fortnite. Ej, to naprawdę działa, ale patrz, coś pęka niby pod nami, nie? Bo tam źle koło jedno ustawiłem. Wystarczył milimetr i jak widzicie, zepsuło się. Okej. Okay. Na dwie interakcje dojechaliśmy tu. Okej, okay, więc sobie tu zobaczmy, jak te koła działają. Te koło przeszkadzało chyba. Albo i te. Dobra, poprawmy to. Teraz powinno już wszystko działać idealnie. Sprawdźmy, wracamy. Jak widzicie, nic już nie pęka. No może troszeczkę. Ale najważniejsze, że my nie pękamy, kiedy jest gorąco na pustyni. Let's go. Dobra, a drugie naraz teraz. Okej, okay, siłują no, się. I hamuje, dobra, fajne. 10 na 10. Skoro zbudowaliśmy już samochód, który możemy sterować, pociąg, no to teraz czas zbudować co, szaku? Samolot! Którym będziemy mogli sterować, zapomniałeś dodać. O, dokładnie, Oto, moi drodzy, stawiamy na początku standardowo płytkę. Do tego potrzebujemy drewnianych fundamentów 4.16.2. Stawiamy go na samym środeczku. Teraz wchodzimy ogrodzenia, wybieramy deskową poręcz 2 i stawiamy ją na równo z tym klockiem, tylko troszeczkę wyżej. O, pyk i pyk. Z drugiej strony robimy to samo, tylko musimy, pamiętajcie, poręcz obrócić. Raz, dwa. Tak wygląda nasza konstrukcja. Dokładamy jeszcze poręcz na środeczku z jednej i z drugiej strony. Oczywiście uprzednio obracając poręcz. Postawmy tutaj balona, niech mi to podniesie delikatnie. Teraz wybieramy drewniane fundamenty, te największe 4.4.12. Stawiamy na środeczku z jednej i z drugiej strony. Okej, tak to wygląda z góry. Teraz wybieramy fundament 4.16.12. Obracamy go i stawiamy na środku. Okej, raz i dwa. Teraz wybieramy dźwignię i stawiamy ją 4 oczka od krawędzi z jednej i z drugiej strony. Tak to dokładnie wygląda. Na dole stawiamy dźwignię maksymalnie do przodu. Teraz te dwa filary musimy rozwalić, ale pamiętajcie, że musicie uciec, żeby na was nie spadło. Najlepiej robić to z tej strony. Okej, ładnie wpadło i z drugiej strony tak samo. Klasa! Ubijamy nóżkami, żeby wszystko ładnie się ułożyło. Teraz potrzebujemy wyjąć deski, czyli wchodzimy w podłogi, wybieramy tą pierwszą i robimy coś takiego. Okej, czy uda mi się to zrobić? Udało, dobra. Klocki są zablokowane. Następnie wracamy w fundamenty, wybieramy ten pierwszy klocek i musimy go postawić tutaj na poręczy, żeby tak ładnie to zblokować. Pięknie. Wygląda spoko loko. Z tyłu postawmy sobie łóżeczko. Myślę, że tutaj będzie ok. Możemy się od razu do niego przypisać. To jest moje łóżko, tak? To jest mój statek latający, który będzie niedługo latał. I fajny lifehack. Wystarczy wyjść teraz do lobby. I jak widzicie, mamy dzień. Teraz potrzebujemy sięgnąć po mały silnik. Mały silnik zainstalujemy sobie tutaj z tyłu pod łóżkiem. O, raz. Czy to jest równo? Tak, jest równo. Dwa. Pamiętajcie, że musi być równo, żeby później prosto latać. Chyba balona możemy już przebić. Teraz dołóżmy sobie po małym silniku jeszcze z przodu. Tutaj. Bo to będą silniki, które będą odpowiadały za sterowanie. Cyk.
Wskakuj, Szaku, bo będę instalował baloniki małe. Jestem. Bo ten statek powietrzny działa na małe balony. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oho. Sześć. Haha, i co? Leci. Wystartowało, co, ale mam nadzieję, że się nie rozsypie. Póki co. No, tutaj troszeczkę został źle złączony. Lewa strona jest spoko, dobra, dajemy gazu. Dawaj. Poszedł. I skręcamy, i skręcamy w prawo. A czy w lewo? Ej, co jest? Dobra, trzymamy się. Jest okej. Okay. Lecimy na biom lodowy, czyli trzeba obrócić w tą stronę. Okej, okay. Gaszę. Jazda, do przodu, let's go. Trochę do prawej. Dobra, zgasiłem. Nie! Ej! Szaku! Zostałem! Ale ja dalej lecę! Mi samolot! Ja dalej lecę! Ja też, jak widzicie, dalej lecę, mogę skręcać teraz tylko i wyłącznie w prawo. Bo Szaku mi zepsuł. Tak, Szaku zepsuł, słaba wszystko konstrukcja. Przez ciebie, wszystko nie. Przez ciebie. Ale na jeden silnik i tak możesz dobrze skręcać, nie? Zawsze kółeczko możesz zrobić. Zawsze mogę właśnie polecieć kółeczkiem. Tutaj nasza linia metra z tyłu, a my lecimy na lodowy biom. Okej, okay, no i teraz jest przypał, bo muszę to minąć. Okej, okay, mijamy. Delikatnie. I interakcja. Cyk! Minąłem tą górkę, jest dobrze. Do przodu. Gasimy. No i okej, okay, ja bym tutaj się zatrzymał. Wylądował w wodzie. Poprawmy naszą konstrukcję. Niech ona wyląduje na wodzie, miękko. Tak, jest. Okej, okay, konstrukcja naprawiona, wskakuj. Ja już nic nie dotykam, przysięgam. Ty naprawdę. Już nic nie dotykaj, bo tylko psujesz. Psoci, Szaku, mówię wam, widzowie. Nigdy mnie nie bierzcie na samolot. Dokładnie tak. Aj, kto zepsuł? Masz! Nie! Balon! Silnik! No i abordaż, to jest moja maszyna. Oddawaj! Nie. Gonię cię. Nie dogonisz mnie, nara. Let's go! Nie my tak blisko, ale tak daleko. To prawda. Jak widzicie, moją konstrukcję zbudowałem na nowo, tylko że zacząłem ją budować na specjalnym podwyższeniu zrobionym z klocków Lego. Teraz możemy to podwyższenie rozwalić. Tak jest. Dzięki czemu cała konstrukcja wyszła elegancko równo. Teraz zainstalujmy balony. Raz, dwa, trzy i cztery. Dodajmy na środek jeszcze duży balon. I lecimy! Uwaga! Okej, okay, obróćmy teraz naszą konstrukcję w kierunku góry, na którą mieliśmy dolecieć, czyli tam, o, obraz, stoj! O! W sumie jest prosto, więc lecimy do przodu. Let's go! Haha! Wszystko działa! Ale mi się wydaje, że musimy zainstalować mocniejszy silnik. Duży silnik. Tutaj na dół. Mam nadzieję, że będzie zsynchronizowany z tą wajchą. Uwaga! Boom! Wow! Teraz to całą maszynę poderwało. Okej, okay, zobaczcie, dwa silniki zasilają. Teraz skręćmy sobie troszeczkę w lewo. Okej, okay, starczy. Troszeczkę w prawo. I rura do przodu. Let's go! Coś pięknego. Zainstalujemy jeszcze tutaj gdzieś łóżko. Jest miejsce? Jest i miejsce na łóżko. Pięknie. O kurczę. Nie instalujcie łóżka, bo jak widzicie, możecie zepsuć wajchę. I teraz mam tylko sterowanie przód i ewentualny kołowrotek. Okej, okay, gdzieś tutaj na dole coś chodzi. Gdzie on jest? Czy ja tam widziałem Brutala? Poczekaj, poczekaj, do przodu, let's go. Dobra, stój, 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 stój. Tak, jest pod spodem Brutal. Dobra, i zobaczcie, mając taką kozacką, latającą chatkę, możecie walić w niego bezpośrednio dynamitem. Dorzuci do nas? Nie, nie, wybuchnie mi chata. Dobra, udało się. Nic nie widzę przez ten balon. Tak, teraz idealnie trafiam. Raz, dwa, trzy, cztery. Dostał. 16. To jest mega OP taktyka. Jeżeli będziecie jeszcze mieli kuszę, to już w ogóle. Ha, 14. 14. 14. Obniżmy troszeczkę nasz samolot. Okej. Okay. Powolutku spada na dół. Ciu! Ciu! Okej, okay, wyczuł nas. Ile ty masz życia, gościu? Dobra, do przodu. Do przodu! Do przodu! Do przodu! A, dostałem! I rozwalił mi cały samolot. Musicie uważać, bo samolot jest na hita. Totalna beka. Chciałem zobaczyć, czy faktycznie nasz statek powietrzny jest w stanie wytrzymać atak Brutala. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się przyda i że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. I pamiętajcie, że możecie się bawić tak samo dobrze jak ja, grając w Lego Fortnite. Pobierajcie z linku w opisie. Trzymajcie się, hej!